W imię Boga, miłosiernego, miłującego, kiedy słońce zostanie zawinięte, kiedy gwiazdy zostaną rozproszone, kiedy góry się poruszą, kiedy wielbłądzice w 10. miesiącu ciąży zostaną porzucone, kiedy dzikie zwierzęta zostaną zebrane, kiedy oceany staną w płomieniach, kiedy dusze się połączą, kiedy pogrzebaną żywcem dziewczynkę zapytają, za jaki grzech została zamordowana, kiedy zwoje zostaną rozwinięte, kiedy niebo zostanie rozerwane, kiedy ogień piekielny zostanie rozpalony, kiedy przybliży się raj, wtedy każda dusza dowie się, co sobie przygotowała. Przysięgam na chowające się w dzień ciała niebieskie, wędrujące i znikające, na noc, kiedy nadchodzi, na poranek zaczynający oddychać, że to słowo objawione poprzez szlachetnego posłańca, obdarzonego mocą, ale pod panowaniem władcy tronu, potężnego, mającego posłuch i godnego zaufania. Wasz pobratymiec Mekkańczycy nie jest szalony. On go zobaczył na świetlistym horyzoncie i nie ukrywa Muhammad nic z tego, co było niewidzialne, a zostało mu objawione. Nie są to słowa przeklętego szatana. Dokąd więc zmierzacie? To nic innego jak napomnienie dla całego świata, dla tych z was, którzy chcą iść drogą prostą. Ale na nic wasze chęci, jeśli nie pozwoli wam na to Bóg, Pan Światów.